Temat dzisiejszego odcinka jest szczególnie trudny do omówienia, no bo doskonale wiem, że dla wielu z Was jest on cholernie ważny. Na kanale wspominałem już o różnych grupach hip-hopowych i tak jak przykładowo o zespole Grupa Operacyjna czy 1-8L, można mówić o pewnego rodzaju kultowości swoich czasów, tak Paktofonikę bez zastanowienia można określić jednym słowem – legenda. Legenda naznaczona tragedią. Z pewnością nie trzeba być zagorzałym miłośnikiem świata muzyki, by kojarzyć utwory takie jak Priorytety, Chwile ulotne, czy wreszcie Jestem Bogiem. Precyzja i szczerość, które Magik, Focus i Rahim zamykali w swoich tekstach, do dzisiaj są aktualne, a ówcześni młodzi ludzie, którym przyszło żyć w niełatwych czasach, budowali na nich swój światopogląd. No, ale oczywiście gimby nie znają. Jestem Bogiem, światem to zrobi sobie. Aby poznać historię Paktofoniki i sam początek, musimy przenieść się do Katowic do roku 1998. To właśnie wtedy trzech prostych chłopaków ze Śląska postanowiło połączyć swoje siły i stworzyć coś, co na zawsze przeszło do historii polskiego rapu. W skład Paktofoniki, nazywanej też Paktem Trzech przy dźwiękach głośnika, wchodził Wojciech Alszer, nazywany Fokusem, Sebastian Salber, czyli Rahim, oraz oczywiście Piotr Łuszcz, znany szerzej jako Magik. Tych trzech chłopaków, choć jeszcze dość młodych, miało już pewne doświadczenia muzyczne. Największym weteranem z całej trójki był oczywiście Magik, który przez 4 lata należał do zespołu Kaliber 44, grupy hip-hopowej uznawanej w tamtych kręgach za jedną z najważniejszych na polskiej scenie muzycznej. Nagrywał wówczas utwory z Joką i Abradabem, z którymi to niedługo potem z tajemniczych przyczyn zerwał współpracę. Z kolei Rahim do 1994 roku był członkiem 3X Klanu, zespołu, który często współpracował z Kalibrem. Focus natomiast, który był tak naprawdę inicjatorem Paktofoniki, w 1996 roku napisał utwór o tytule Powierzchnie Tnące, który to został przez niego wykonany 2 lata później na koncercie w Mikołowie. Los połączył Magika, Rahima i Focusa w 1998 roku. Chłopaki z różnych przyczyn pożegnali się ze swoimi macierzystymi zespołami i wspólnie postanowili, że połączą swoje siły i stworzą coś razem. Tak właśnie narodziła się Paktofonika. Już dawno z Magikiem mieliśmy plany, aby razem coś nagrać. Byłem wtedy jeszcze w 3X Klan, a on w Kalibrze 44. Spotkaliśmy się w katowickim Mega Klubie, to był początek 98 roku. Skończyło się tylko na rozmowie. Niedługo potem na jednej z hip-hopowych imprez poznałem Focusa. Kilka tygodni później na innym koncercie podszedł do nas i zapytał, czy nie chcielibyśmy dołączyć do kapeli. Pokazał nam swoje możliwości w utworze Powierzchnie Tnące, spodobało nam się, no i zrobiło się trio. Już w październiku 98 roku zadebiutowały pierwsze utwory zespołu, m.in. Priorytety czy Gdyby, a twórczość Paktofoniki szybko zyskiwała na popularności. Młodzi ludzie, spragnieni autorytetów i buntujący się przeciwko obecnemu stanowi rzeczy, w zwrotkach utworów Paktofoniki znajdowali to, czego najbardziej im brakowało – prawdę i szczerość. To właśnie te wartości fani PFK szanowali najbardziej. Artyści nie gwiazdożyli, można było z nimi normalnie pogadać, a słowa ich utworów płynęły przede wszystkim z serca, a nie potrzeby szybkiego zarobku. Mimo że w rodzinach chłopaków się nie przelawało, to jednak pasja, pisanie tekstów i tworzenie, oczywiście jak na artystów przystało, w kłębach dymu z konopi, było najważniejszym priorytetem. To właśnie rzekomo takie podejście, głównie Magika, było powodem, dla którego ten odszedł wcześniej od Abradaba i Joki z zespołu Kaliber 44. Jak mówił Gustaw Szepkę, współwłaściciel wytwórni Gigant Records, która wydawała muzykę Kalibra, a potem Paktofoniki, Joka i Abradab kpili, bo zazdrościli Magikowi. Mieli kompleks. Magik rzucał zwrotkę i ta zwrotka w umysł się wbijała. Nie myślał komercyjnie. Dla niego tylko uczciwość w sztuce się liczyła. W emocjach szedł na całego, nigdy na pół gwizdka.
Współpraca Magika, Focusa i Rahima przebiegała całkiem nieźle. Chłopaki wstępnie dość dobrze się nawzajem rozumieli i muzycznie wzajemnie uzupełniali. Przygotowywali się do wydania swojego debiutanckiego albumu jako Paktofonika. Jak to jednak u artystów bywa, pojawiały się też różnego rodzaju spięcia czy zastoje twórcze. Każdy z nich miał też swoje osobiste problemy oraz wyzwania, jakim musiał stawiać czoła. No i tutaj niestety na pierwszy plan wysuwa się Magik, który wówczas życiowo dość mocno się pogubił. Poślubił on swoją wieloletnią miłość Justynę i urodził mu się synek Filip. Wtedy też z żyjącego w swoim świecie artysty Piotr Łuszcz musiał bardzo szybko zejść na ziemię. Muzyka, choć dawała mu wolność, to wówczas nie generowała jeszcze jakichś większych pieniędzy. Artysta, choć znał go prawie każdy młody człowiek w okolicy, musiał oprócz tworzenia muzyki zająć się również pracą zarobkową. Po zakończeniu nauki w technikum elektromechanicznym starał się podejmować różne prace dorywcze. Nigdzie jednak nie potrafił zagrzać miejsca na dłużej, no i finalnie uciekał od swoich problemów w świat muzyki. Wtedy też pojawiły się prawdopodobne problemy z psychiką Magika. Jak wspomina tamte chwile Rahim, Magik z Focusem o jakąś głupią zwrotkę potrafili się kłócić tygodniami. Focus, zbuntowany gnojek z osiedla, Magik, weteran, demonstrował postawę: co mi tu będziesz podskakiwał? Obaj byli w stanie podnieść dupy, pierdolnąć za sobą drzwiami i dziękuję. Z Focusem szło się dogadać, Magik był uparty jak cholera. Sztuka, dzieło, to się dla niego liczyło. Honor Paktofoniki. Milion razy słuchał własnych tekstów, pokazywał je ludziom, szukał usterek, chociaż ich nie było. Jako artysta trzeba przyznać, że bardzo profesjonalnie podchodził do tego, co robił. Był prawdziwym tytanem pracy. Współwłaściciel wytwórni muzycznej mówił: artystą był bez przerwy, tak jak i człowiekiem, choć prawdą jest, że trudnym. Magik nie umiał oddzielić sztuki od rzeczywistości. Zmagał się z nią, walczył tekstem i muzyką. Pisał głównie w nocy, o drugiej, czwartej, nieraz dzwonił po północy i rymował całe kawałki. Wiele takich, których no nigdy nie usłyszymy. Jestem Bogiem, pierwszy raz usłyszałem przez komórkę jadąc autem. Zanim dojechałem z Warszawy na Śląsk, znałem już kilka wersji. Dzwonił co jakiś czas, oczywiście w nocy, rymował i pytał, co ja na to. Jak myślę, czy Rahim i Focus będą chcieli zarymować następne zwrotki? To jest życie i ja piszę w porywach chwili, jak mi po prostu sumienie coś, głowa coś, serce coś mówi. Dodatkowo w życiu członków Paktofoniki oczywiście pojawiły się używki, które w tamtych czasach i w tamtym środowisku były raczej czymś normalnym. Czymś, co było naturalnym środkiem na zwiększenie swojej kreatywności podczas tworzenia tekstu i klejenia bitów. Po obfitym w pracę poprzednim dniu i wieczornej imprezie to późno w nocy, śpię sobie rano i nagle otwieram oczy, by zbadać sytuację. Jest 6 rano, Focus śpi, w mieszkaniu ani żywej duszy. No a gdzie jest Magik? Zerkam wprost, a on na balkonie z fajką w dłoni i ze słuchawkami na uszach. Kiwa się do bitu, kreśląc jakieś teksty. I tak codziennie. Mówił Rahim o Magiku. Tytaniczna muzyczna praca i ciągła próba ucieczki od codziennych spraw spowodowały problemy w związku Magika z Justyną. Dziewczyna zabrała ich synkę i zdecydowała się na separację. Wspominała też coś o rozwodzie. Twierdziła, że dzięki temu Magik będzie w końcu wolny i będzie mógł skupić się na tworzeniu i byciu artystą na pełen etat. To jednak nie pomogło. Do tego wszystkiego nałożyła się kolejna sprawa, jaką była kwestia powołań przez Wojskową Komisję Uzupełnień. Aby uniknąć służby w wojsku, Magik zaczął udawać osobę niepoczytalną, chorą na schizofrenię. Przez 2 lata komisja odraczała decyzję o kategorii wojskowej dla Piotra. Jak twierdzą jego koledzy z zespołu, to wmawianie sobie, że ma świra, że nic mu nie wychodzi, doprowadziło do tego, iż przemęczył organizm. Gdzieś w podświadomości zakodował sobie, że jest źle i to doprowadziło do osłabienia psychiki. Powiedział mi kiedyś: Rahim, wiesz co, przez to WKU po***ało mi się. To, co sobie kiedyś wmawiałem, żeby tylko grać niepoczytalnego przed komisją, teraz mną zawładnęło. Czuję, że kompletnie świruję.
Pomimo wielu problemów, Paktofonice udało się nagrać i wydać swój pierwszy krążek. Album zatytułowany Kinematografia trafił do sprzedaży 18 grudnia. Płyta zawierała 16 utworów, a wśród nich pojawiły się takie kawałki jak Priorytety, napisane przez Focusa Powierzchnie tnące, Chwile ulotne, czy w końcu piosenka Jestem Bogiem. Wspólne marzenie Magika, Rahima i Focusa w końcu się spełniło. Niestety, ich radość nie trwała jednak zbyt długo. 8 dni po premierze płyty wydarzyła się tragedia. 26 grudnia 2000 roku rano o godzinie 6:15 Piotr Magik Łuszcz wyskoczył przez okno ze swojego mieszkania w katowickich Bogucicach. W stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala, gdzie około 6:45 zmarł. Do dzisiaj nie jest znany w pełni powód, dla którego Magik odebrał sobie życie. Nie zostawił żadnego listu pożegnalnego ani nie mówił nikomu o swoich zamiarach. Rodzina oraz koledzy z zespołu domniemają, że było to spowodowane jego wewnętrznymi problemami, o których wcześniej mówiłem. Jaka była jednak prawda? No, prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy. Radość z wydanej płyty była połączona z ogromnym bólem i złością przez śmierć Magika. Mocno odcisnęło się to na Rahimie i Focusie. Po śmierci Łuszcza Paktofonikę zasilił Sebastian DJ Bambus Michalski oraz beatboxer Marcin Sodzięba. W 2001 roku ukazał się mini album Jestem Bogiem, na którym znalazły się 3 utwory z pierwszej płyty, a także teledysk i 5 remiksów. Zespołowi w obliczu tragedii ciężko było cieszyć się z wielkiego wyróżnienia, jakie wkrótce otrzymał ich debiutancki album. W kwietniu 2002 roku zespół został nagrodzony Fryderykiem za ich płytę Kinematografia w kategorii Najlepszy album hip-hopowy. Niedługo potem, we wrześniu, Paktofonika postanowiła zakończyć swoją działalność. Pożegnała się z fanami płytą Archiwum Kinematografii, zawierającą m.in. utwór Ja to ja 2, poświęcony pamięci Magika. 21 marca 2003 roku w katowickim Spodku odbył się cieszący się ogromnym zainteresowaniem pożegnalny koncert Paktofoniki. Tysiące fanów, wydawać by się mogło, znających każdą zwrotkę we wszystkich utworach grupy, śpiewało wersy tekstu, które w oryginale wykonywał Magik. Relacje z tego wydarzenia wydano w formie DVD i VHS, ale sprzedaż została jednak uznana za nielegalną i wycofana. Rahim i Focus po pożegnalnym koncercie postanowili zamknąć rozdział pod tytułem Paktofonika. Twierdzili, że bez Magika kontynuowanie tego samego nie ma już sensu. Założyli oni nowy zespół o nazwie Pocahontas, który funkcjonuje do dziś. Swoim stylem jednak mocno odbiega od tego, jak brzmiały początki obu panów. W 2008 roku wydano książkę Macieja Pisuka, Paktofonika, przewodnik krytyki politycznej, która opowiadała losy trójki muzyków, a także zarysowała scenariusz filmu o Paktofonice. Ten powstał jednak dopiero w 2012 roku. Obraz o tytule Jesteś Bogiem w reżyserii Leszka Dawida zdobył wówczas m.in. Nagrodę Publiczności oraz Nagrodę Specjalną Dziennikarzy. W rolę Magika, Focusa i Rahima wcielili się Marcin Kowalski, Tomasz Szuchart oraz Dawid Ogrodnik. Film ten bardzo udanie pokazuje nie tylko surowe realia tamtych czasów, ale też w bardzo emocjonalny sposób prezentuje najważniejsze wydarzenia z historii zespołu. Jeżeli więc po obejrzeniu tego materiału będziecie czuć niedosyt, to serdecznie polecam. I w ten sposób zakończyła się historia jednego z najsłynniejszych zespołów hip-hopowych ostatnich 20 lat. Faktem jest, że styl Paktofoniki był wręcz niepodrabialny i zdecydowanie jedyny w swoim rodzaju. Mimo upływu prawie 20 lat, Chwile ulotne, Jestem Bogiem i wiele innych utworów Paktu 3 wciąż poruszają i porywają swoim charakterem kolejne pokolenia słuchaczy. Choć historia Paktofoniki zakończyła się stanowczo zbyt szybko i tragicznie, warto zapamiętać ją jako swoisty pomnik dla ludzi, którzy z muzyką związali się nie tylko pasją, ale i całym sercem. I może to zabrzmieć okrutnie, to i tutaj tragiczna śmierć artysty przypieczętowała pamięć o tej grupie dla kolejnych pokoleń. No a ci, którzy w dzisiejszych czasach żartują sobie z tego i tworzą różne memy na temat Magika, no
powinni puknąć się w głowę. A mówiąc o kolejnym pokoleniu, warto wspomnieć o Filipie Łuszczu, czyli osieroconym synu magika. Face, gdyż pod takim pseudonimem w branży reklamuje się młody Łuszcz, choć tak naprawdę nie znał swojego ojca, jak widać odziedziczył po nim miłość do muzyki i sam tworzy kawałki w podobnym stylu. Niestety wielu ludzi uważa, że próbuje on naśladować swojego ojca. Sam Face twierdzi jednak, że nigdy w żadnej sytuacji nie porusza tematu magika przy promocji swoich kawałków. Jak poradzi sobie na współczesnym rynku muzycznym? Zobaczymy. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu. Korzystając z okazji, chciałbym Was jeszcze zaprosić w kilka miejsc. Po pierwsze, fanpage na Facebooku, gimby nie znają, no warto mnie tam śledzić. Po drugie, grupa na Facebooku, gdzie dzielimy się naszymi wspomnieniami z dzieciństwa, jak również szukamy różne zaginione jakieś rzeczy z przeszłości. Zapraszam też na nowo założony Instagram gimby nie znają. Dotychczas zapraszałem Was na swój prywatny profil, ale postanowiłem, że założę specjalne konto poświęcone właśnie tematyce nostalgicznej. Będą pojawiać się tam rzeczy, które może no, nie do końca nadają się na cały odcinek, no a tam będą jak znalazł. No a wszystkich nowych zapraszam oczywiście do zasubskrybowania kanału, oceny materiału, jak i jeżeli chcecie wesprzeć, to wsparcie kanału. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.